Siemaneczko ludziska, z tej strony Mister Adam 15, no i co mogę wam powiedzieć, witam was serdecznie w nowej grze. Prawdopodobnie może być to tylko przetestowana gra, ale jeżeli wam się spodoba, tak jak to się stało z Farm Expertem, tak zwaną polską farmą, może stać się nową serią, no i nową grą na kanale. Nie wiem, bo to jest Professional Farmer 2017, w ogóle jakie gry rolnicze teraz są w tym roku w ogóle do ogarnięcia, to jestem po prostu siny. Co mogę wam powiedzieć, nowa gra typowo, myślę, że na silniku coś Farm Expert podobnym, tak? Na pewno taki dość porządny symulator, nie tylko jak w farmingu, że jeździsz ciągnikiem, sprzedajesz, kupujesz, sprzedajesz i kupujesz. Zobaczymy, zacznijmy grę. Zacznijmy grę. Powiem szczerze, że do menu grafika no dość ciekawa, tak? No dość grubo to wygląda, ale pewnie w grze to będzie inaczej. Powiem wam szczerze, że zaskoczyła mnie ta gra, chciałem ją sprawdzić, chciałem zobaczyć jak wam się to spodoba. Ta gra jest z tego roku, ale już troszeczkę ma miesięcy przegranych. Nie wiem czemu, ale mi się zdaje, że za głośno jest muzyka. I najgorsze jest to, że są tu jakieś... Nie. Nie. A. Jakieś tu kruki, nie? Dźwięk, właśnie, dźwięk. Muzyka, bo muzyka mi nie jest potrzebna. Tak bardzo. Gratuluję mądrościelom. O, już lepiej. Ta muzyka po prostu będzie zabójcza. W tej grze wracamy do gry i co my tu mamy? Mamy farmę, mamy ciągnik marki Vista Light, sprawy nie wiem, ale na pewno licencji tu nie będziecie mieli, chociaż zobaczcie, tutaj pokazuje mi, że to jest figielka. To jest figielka. Powiem wam szczerze, zaskakują mnie te takie gry trochę inne, tak? Farm Expert zaskoczył mnie pozytywnie w tym roku. Nie do końca, może tak nie w 100%, ale wiadomo, z roku na rok i tak jest lepiej. Ale my zajmijmy się Professional Farmer 2017. Co my tu mamy? Co my tu możemy wam pokazać? Znów jest to takie wyostrzenie w oddali, coraz tak bardziej, żeby właśnie zaprzestać lagowaniom, że tak powiem, odnośnie nagrywania. Czym bliżej podejdziemy, możemy biegnąć, tym piękny nam się tutaj pokazuje siewnik Amazon. Czy jednak, kurwa, mają licencję, tak? Nie wszystkie gry, ale niektóre mają. Siewniczek Amazona, bardzo ładny. Pojeździłbym takim. Idziemy dalej. Co my jeszcze mamy na tej farmie? Myślę, że na ten punkt licencji nie ma ją w ogóle. Puk Lemken Juwel, prawdopodobnie. Może i mają. Pisze Juwel, ale niestety nie ma. Nie, wkurwia mnie ta... Wybaczcie, ale wkurwia mnie ta muzyka. Dam ją bardzo cicho. Czemu zawsze muszę... nie zapisywać ustawień? Dobra. Mamy taki pług, mamy kolejny, czyli Amazonkę. To jest taka, widzę, główna tutaj specjalizacja, bo Amazona mamy też kultywator. Szczerze dziki trochę. Wały w górze, może to tak potem się jakoś ustawia, to opuszcza się i to wszystko. Amazonce News. Coś mamy tutaj jeszcze? O kurwa, ale trzeszczy, jak on łazi. Nie wiem jak z tymi dźwiękami będzie, bo jak widzicie, trochę wyciszam to, żeby mnie to nie wkurzało. Mogę wyjść? Nie mogę wyjść. Szczerze powiem wam, chciałem ogarnąć tą grę, bo szukałem sobie właśnie takich no, typowych gier rolniczych. Chciałem zobaczyć jak to wygląda, bo po tym co zrobiliście z Farm Expertem, gdy wam sprawdziłem, litr diesla po ile jest? 1,34, opłacalnie. Myjnia, tu mogę przelamalować pojazd, zaraz to zrobimy. Punkty doświadczenia, twoje umiejętności. Ranny ptaszek. Dzień zaczyna się 10 minut wcześniej. Dusigrosz, handlowiec, przyjaciel zwierząt, ekolog, super ogrodnik. Zobaczcie jakie umiejętności tu możemy zdobyć. Co my tu jeszcze mamy? Myślę, że będziemy jeździć trochę sam ciągnikiem i to ogarniać, ale po kolei. Najpierw ogarnęliśmy to, ja chciałbym najpierw teraz ogarnąć ten dość śmieszny kombajn. No, nie oszukujmy się. Tak samo jak i od polskiej farmy, tak i od tego Professional Farmer. Nie wymagajmy od tych gier farminga, czyli cudnych ciągników, cudnych kombajnów, które tylko wsiadać i jeździć, ale fizyki tej gry, tak? Jak ona wygląda, co się z nią dzieje i tak dalej, i tak dalej. No. Wyciszenie kabiny. No dodajmy, takie gry już mają wyciszenie kabiny, tak? Jedzie, to najważniejsze, że jedzie, ale szczerze, no nie mam chęci, na przykład aha, już na inne wyjście jest też jechać nim, no bo co mam z nim zrobić? Nic z nim nie zrobię, tak? Taki finał. Ciekawi mnie to, ciekawi mnie. Tak, a może wejdziemy do środka. O, i przemalujmy pojazd. To jest coś fajnego, dodajmy. Kolor felg. No, zaraz zrobimy sobie felgi, nie na różowo. Felgi sobie zrobimy... Na przykład... Takie ciemniejsze trochę. O, odcień. Zielone felgi? Nie, no co wy. Czerwone. O. I gitara się ma. Kurwa. Bije. Kolor felg. Kolor podstawowy. Podoba mi się ten zielony, ale... Ale jakoś taki jaśniejszy. Lubię takie jasne kolory. Jasną zieleń lubię bardzo. O, coś w tym deser. Jasność może taka bardzo... Nie, o. Taki zabójczy. Już mi się ta gra podoba. A dodatkowy to co? Co daje dodatkowy kolor? Coś tu mamy dodatkowy? No dobra, to dajmy na przykład czerwony, teraz na niebieski się przerzućmy. Typowo, czyli pousuwajmy te wszystkie zbędne, brzdące. No nawet ten kolor mi się podoba. O, przesadziłem. O. Nasycenie tak 2 na 10, jasność o taka. Nie wiem, co mi tu dało na tym niebieskim, może te... A, dodatki. No i zobacz, taka fura, no. Fura, komura, no. No dobra, mamy furę zrobioną. Ach, ten hamulec taki. Czy, no nie muszę tak ogólnie hamować mocno, ale... Ale mam taki fajny ręczny, tak zwany chyba, no bo na spację, no to co innego. Dobra, lecimy dalej, bo ja chcę ogarnąć tą grę, zobaczyć co my tu mamy. Przejedźmy tędy. Sterowanie zabójcze też nie jest, ale no mówię, wy też za dużo wymagacie od gier. Przyczepę ziarnem, w tym przypadku jest to pszenica, ziarno można zawieźć zwierzętom, na pewno siewnik, parkując przyczepę pod rurą do wysypu. Ślez na pszenicę, mamy 10 ton tutaj, pszenicy. Jak mnie to cieszy, gdy jest gra po polsku. Gdy jest gra po polsku, to już mi się to podoba. Aha, to jest syp. Tu mamy silosy, cholera i to każdy inny. Jęczmień, tak? To jest to samo opis. Jęczmień, idziemy dalej. Zajebiste są te opisy, podobają mi się. Czyli tak, wysypuję gdzie chcę każdą rzecz, tak? Narysowane są nawet, ale przejedźmy sobie, poglądajmy. Tam była kukurydza, tu jest, tak? Pszenica, jęczmień. Kukurydza, tu są ogólnie ruch uliczny jest. O, dodajmy, że jest ruch uliczny. To jest bardzo mądry, bo już spróbowałem to. Jest też rzepak z upraw. Jedziemy dalej. Jeżeli oczywiście wam się podoba i chcecie, nie wiem, zobaczyć mnie też w tej grze jako dodatkowej grze, no ta to już w ogóle będzie dodatkowa. Siewnik z nasionami. Trawy lub wyodolać nadmiarowe nasiona. Nasionami trawy tylko mogę? Pryskiwacza wodą. Grzybobójcza, rozchronić zbiory przed grzybami. Czyli ogólnie tu mogę wszystko związane z opryskiem. A tu... Aha. A, jeżeli chcę przeciwko insektów, no to beka. Takie dodatki też są. A, jest żyto też. No i fajnie, i gitara. Zobaczcie, jaki kurwa Mercedes tam jechał, bo mroczał jak diesel. No i co, jedziemy gdzieś tak około prawie 30 na godzinę tą naszą furencją. Niby te dodatkowe światła, lusterka, znaczy się światła są, ale takie trochę 2 na 10. Co my tu dalej mamy? Przejdźmy tutaj. Poza obornikiem krowy produkują także mleko. Sprzedajemy na targu, mamy targ, skubańce. Ale zobaczcie, co mi się podoba w tych grach. Tak jak i w polskiej farmie, tak i zaczyna mi się podobać też tu, że jest ta fizyka gry. Taka rozbudowana fizyka, widzicie? Trzeba jechać na targ. Tu są insekty, tu są opryski zwykłe, woda i tak dalej. Jest różnorodność. Tego brakuje nam w EFES-ie. I dlatego może też ja ze swojej strony szukam też takich gier jak Polska Farma, które mi się właśnie podobają. Nie pod to, że jest grafika, tak? Bo grafika tam jest słaba. Nie pod to, że są maszyny. Maszyny tam nie mają licencji wszystkie i też są słabe. Tylko pod to, co tam się dzieje. Trzeba kupić to, cena, zbóż, przejechać się tu inaczej, jakieś opryski przeciwko insektom, żeby zwiększyć plony. No u nas też niby nie dasz oprysku i zmniejszasz plon, ale masz tylko jeden zwykły oprysk, tak? Nic więcej. A jednak to jest fajna sprawa. Dalej, co my tu mamy? Mamy Sunhammer, to jest beczka do główienek. Ale zobaczcie, czym bliżej podjechałem, fajna, czyściutka, super. Zobaczcie, moim zdaniem ten model jest zajebisty. No nie mówię, że nie, ale dla mnie ten modelek jest super. Nie wiem, ale chciałem pograć w tą grę. Jeżeli nawet nie będziecie chcieli oglądać jej, a tu masz na pewno na przykład wóz asenizacyjny nawozem ze zbiornika z obornikiem. Obornik jest wytwarzany z odchodów świni, krów i magazynowo automatycznie. Beka. Mówię, nawet jakby nie będziecie chcieli, sobie sam program dla siebie, ale mi się zdaje, że jednak troszeczkę apek zostawicie, bo tak samo myślałem z Polską Farmą, a tam dojebaliście 2500 pod pierwszym odcinkiem, co mnie bardzo zaskoczyło. W studni cysterna z wodą, napoić zwierzęta lub wypełnić opryskiwacz. Czyli zobaczcie, dolewam sobie tam te insekty, tak zwane, a potem wypełniam to wodą, jak w realu. Kurwa, wystraszyłem się, że jakieś pszczoły fruwały. Kurnik. Kury znoszą jaja. No, zobaczcie, jaka beka. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy chyba w magazynie z belami przychodzi bele słomy, które przychodzi transporterem bel. Bele są niezbędne do wykarmienia zwierząt. Co do bel, wolę nie chcę ryzykować, bo już się zdenerwowałem w Polskiej Farmie. No nie oszukujmy się, to było trochę smutne dla mnie, ale niestety nie da się tam ładować. Tur nie jest dopracowany w tej grze i nie są też dopracowane przyczepy na bele. Ale za to przyczepa samo zbierająca do bel jest bardzo dobra, już próbowałem i w tym następnym odcinku się na pewno dowiecie. Świnie wytwarzają obornik, który służy do nawożenia pól. Obornik jest tam do pajaras, dobra, czytaliśmy to samo z gnojówką. A co my tu jeszcze mamy? Co? Tu możesz ulepszyć swoją farmę. Otwórz sklep. Powiększ silon na pszenicę. Powiedz na jęczmień, powiedz na obornik, pieniędzy, huhu i jeszcze więcej. No dobra, czyli już wiem, gdzie ulepszać farmę. Jesteśmy na farmie. Mieszczysz się, zmieszczysz. Teraz przejedźmy naokoło. Co my tu w ogóle mamy? Czy tu w ogóle coś mamy? Kurwa, tak trochę do dupy pojechałem, bo nie wiem, czy to wyjadę. No tak, znów będziecie pisać, że kolejna gra do dupy, bo słaba grafika, nie się mieszczyć chce jak jest przesada tam, nie wariuj. Prędkość też zabójcza nie jest. Dodajmy, że jest to samo też, jest poniedziałek, 1 marca, czyli są te daty normalne, dni i tak dalej. Hamuj. Widzicie, jednak ten ręczny się przydaje. Czyli tak, oprowadzenie po gospodarstwie mamy chyba zaliczone, bo już więcej tu chyba nie potrzeba. Ty z tyłu kierownica, kurwa mać. Nie wiem, co odjebałem. Ale chciałbym ją podpiąć. Dobra, czemu wysiadam? Możecie mi to wytłumaczyć. Tu ogólnie powinienem grać na padzie, jak to pokazuje nam zajebiste sterowanie, ale... Wiem, że na klawiaturze też się to da ogarnąć. Co to kurwa jest? Słyszycie to? Beka. Nie wiem, co to jest. Hak z tyłu, no dobra, super hak. Zajebiście on wygląda ogólnie, jak go przemalowałem. Jak jadę, nie mogę podłączyć. A to przyjedziemy bliżej. Zobaczymy, może uda się podpiąć tak też. Nie. Zbyt piękne, no. Adam, chciałbym to podpiąć dzisiaj, więc postaraj się. No nie wiem, chciałbym pomóc, ale jestem w czarnej dupie dzięki temu. To jest najgorsze, gdy nie mogę zmienić sterowania. O światło, zobaczcie, jakie zabójcze światło mam włączone. Ogólnie, o, już wiemy. Pod hak, no kurwa. Zabójcze sterowanie. Zabójcze sterowanie, naprawdę. Bekowo. Jeszcze na koniec odcinka przejedziemy się, bo chcę zobaczyć fizykę gleby. Czy jednak, że tylko farming ma tak do dupy glebę zrobioną, czy... Znaczy teksturę gleby, czy jednak... Nie. Coś tam będzie daleko. Czy tu niby też są kierunkowskazy, czajcie? O, ogólnie bym też światło włączył. O. Też nie powinienem w dzień, ale grają już tak realnie. Aha, dzięki. Bardzo świeci tutaj po oczach. Ale no, jak już mamy grać realnie, no to jedźmy jednak przez tą drogę światłami, tak? Prędkość też nie zabójcza. Tempomacik jest, dodajmy, bardzo fajna sprawa, który mi się bardzo spodobał. Ale mamy kolejkę, nikt mnie nie chce wyprzedzać w tej grze. Bardzo kulturalni kierowcy. No ja nie wiem, będę jechał gdzieś... Aha, w ogóle gdzieś pojechałem. O nie, ty, gdzie ja jadę? Adam! Nie spojrzałem na mapę, gdzie ja jadę. Mogę ich tu przepuścić? Mogę. Ale dybałem. Maniane, chciałem na pola pojechać, a pojechałem gdzieś. Ciśnij malina. Zabójca ta gra, powiem wam szczerze. Ciśnij Adam, ciśnij teraz. Nie w tą strunę pojechał. Powinienem w lewo z gospodarki skręcić. Szkoda właśnie, że nie mogę nic zmienić, bym sobie, o Jezu, ustawił na kierownicę. No szkoda właśnie. Zero sterowań. W polskiej farmie jest zmiana sterowania, ale mi nie chce zmienić nic ten deseń, więc szkoda. Zobaczymy, teraz mamy czerwone światełko. I już mamy zielone. Powinienem to kulturalnie... A, dobrze, teraz skręcam. Szkoda, znaczy będę chciał tutaj w ogóle poszperać, może się uda gdzieś zmienić sterowanie czy coś. Ale dopiero mówię wam, pobrałem i mówię, a nagram dla was, żeby mieć od razu no wizję, czy ja nagrywam to dobrze, czy źle, czy to w ogóle będzie opłacalny interes, czy nie. No bo przeważnie, pierwszy odcinek z jakiejś gry zawsze obawia się człowiek, nie? Długie, nie. No, jedźmy na te świata. Zwykły chyba. Chociaż jednak powinienem jechać na, z kogutem, ale że kogut jest na długich, to nie bez przesady. Czy dobrze ja widzę, że mamy 250 tysięcy euro? no z takimi pieniędzmi na pewno lepiej zaczynać niż w polskiej farmie, gdy zaczynamy tam z prędkością, co ja gadam, z 20 000, czy tam 70, zależy od mapy. Tu mamy jedną, zauważyłem, bo nic mi się nie pokazało. Jedyne co to mogłem wybrać, to sobie awatar mogłem wybrać, awatar sobie wybrałem, tam jakiś ciągniczek, typowo taki. Przez tunel będziemy jechać, ale będzie ciemnica. No zabójcza prędkość 25 km/h, no powiem wam szczerze, że nie da, że to prędkość, ale spala. O Boże. Popsułem coś. Nie, serialnie, co się dzieje? Czy to takie wczytywanie gry? Ty, jaka beka. Beka ogólnie. Dlatego, że no, furę mam normalnie, taką furę mam, że jestem siny. W ogóle jak to w środku wygląda. Beka. Tu jakaś woda płynie, rzeczka. Nareszcie są pola, yeah. Są pola, jest impreza. Czyli ogólnie tam, gdzie są jakieś przejazdy przez rzekę, nie rzekę, to nam robi wczytywanie, czyli nie ma żadnych tuneli i tak dalej. Może już spierdzielam od razu na skuśkę. Spróbujmy, co to jest, co to w ogóle jest. Dobra, wyłączmy te światło, bo świeci nam po oczach. Aż miło. Kup pole. Ta kupię, no nie będę taką żyłą. O, zobacz, to od razu pole dla mnie. No i co? A co jest? Nie mogę wjechać na pole? Mogę wjechać. Już się boję tej gleby, wiecie o tym? Co tu będzie za gleba? O Jezus, mówi mi, że jeszcze nie wjechałem, dobra. Przepraszam. Już nie obracać pługu, bo będę rok tu się zastanawiał, jak się obraca pług. To normalnie pojedziemy kulturalnie. Pole zaorane, nie, 81 0,01 hektara, wilgotne 75%, składniki odżywcze 100%, super. Teraz tak, było G, znaczy było H. A, dobra. Na H. O. Dobra. Bądź mądry i opuść to. A, rozłóż pół najpierw. Czemu ja zawsze wychodzę z tego? Zaczynać mnie to będzie drażnić, bo... Znaczy drażnić, no. Z jednej strony tak, nie ma opisanego sterowania w ogóle, bo na przykład w polskiej farmie to ładnie było opisane, co nie? A tutaj nic. O, poczekaj, ta coś mi się włączyło. To jest dobrze. Teraz w dół. Może G. Może J. Dobra, światła to nie. Pompa. O, też mamy taki bajer, że mamy typowo o maszyny, pola, zwierzęta, kalendarz, wszystko razem. Ale ja nie teraz tym się chcę zająć. Ja chciałbym tylny podnośnik w dół. Dziękuję. I teraz kulturalnie, powoli. Oho. O Jezus! Czekaj, te pomady. O Jezus, jaka... Jaka tu fizyka gleby jest, o panie. Zobacz ta, jaka łorka. Mówiłem, tylko w farmingu gleba jest taka dzika. Płaska jak stół. Nie no, grubi... A może jeszcze... No, pług ma jeszcze jakieś animacje nawet. Stój! A, Boże, ten pomadłem. Co tu jeszcze? Tak ogólnie to ja bym powoli kończył ten odcinek. Bo muszę naprawdę jeszcze dużo ogarnąć. A mam lekkie hałas z zewnątrz. Nie wiem, czy to słyszycie. A nie chciałbym tego. Teraz my będę musiał myśleć, jak jest obracanie i tak dalej. A wiecie, że ja takich rzeczy nie lubię. Ale i tak beka. Myślę, że tym oto efektem, że tak powiem, można zakończyć ten odcinek. Jeżeli chcecie taką bekową serię z Professional Farmer 2017, zostawcie łapkę w górę, gdy zobaczy naprawdę dużo opek. Nagramy kolejny odcinek. Może coś się jeszcze pobawimy. Myślę, że to są teraz takie fajne gry, takie fajne serie w sam raz przed FSM 17, który już 25 października, więc jeszcze sporo czasu, 1,5 miesiąca oczekiwania. Może nam umilić taki Polska Farma, czy właśnie Professional Farmer, więc trzymajcie się na razie. Cześć!